Cześć wszystkim, z tej strony Urgot i witam się Was w takim dziwnym, wcześniej tutaj niespotykanym na kanale layoutie. Otóż to jest layout streamów, aktualnie streamuję, czat pewnie pozdrawiam, zaraz pewnie się skapnie, iż zacząłem nagrywać, aczkolwiek zrobię sobie dzisiaj opening. Dawno nie było openingu. Na pewno sobie kupimy tą taką dziwną rzecz, gdzie to, bo co to w ogóle daje? To daje skrzynkę, to daje klucz, to daje misje dodatkowe, Orb of Order, dobra, i dobra, kupimy sobie to jedno. Otworzymy sobie Orb of Order. Pozdro YouTube. Wszyscy się witają serdecznie. Wita się Wrezy, wita się Kuba, Fresher, Mity, Dariusz, Bartek, Abraham Lincoln. Okej, dobra. Way of Order sobie kupimy, otworzymy, ale również też otworzymy sobie jakieś skrzyneczki. A tych skrzyneczek otworzymy sobie 11. Dobra, takiego openingu jeszcze dawno nie było. To jest chyba największy opening, jaki robiłem. Także mamy 12 skrzynek, mamy Orb of Order, no i mamy 50% na dodatkowy drop. Dobra, jeszcze sobie z tego kupimy te Orb of Orderki. Wszyscy się ładnie witają z czatem, bardzo super. Dobra, add to loot. Dobra, mamy 3 Orb of Order, mamy dużo skrzynek. Ze skrzynek nam może jeszcze polecieć troszkę esencji. Aczkolwiek zaczniemy od skrzynek. Zobaczymy, jak to pyknie. Nie otwieramy 10, otwieramy jedną. Musi być 10-minutowy film. Dobra, jedziemy. Pierwsza skrzynia. Gdybym grał karmą, by się raczej... No, ucieszyłbym się na pewno, bo to jest chyba jakiś nowy skin z tego, co mi się wydaje. Dobra, jedziemy dalej. Kolejna skrzyneczka. Piękny skin i limitowany. Jeden z nowszych. Dobra, jedziemy o kolejną skrzyneczkę i to będzie champion. Tak, to jest champion. Kuźwa. Lux jeszcze na dodatek, ale dobra. Mam jeszcze 10 skrzyń. Otwieramy dalej. Ujdzie, że tak powiem. To dajemy do lutu. No i otwieramy dalej. Kuźwa, drugi champion. O! To jest skin, który zawsze chciałem. Arctic Ops Varus jest piękny. W sensie, no, może nie aż tak piękny, aczkolwiek jest bardzo klimatyczny i na pewno go chciałem od dłuższego czasu. Także już mam jednego kandydata na odblokowanie. To jest fajny skin. Mi się on bardzo podoba. Świetny skin. Dobra, jedziemy dalej. Jeszcze zostało 7 skrzynek i 3 orby. Dobra. Open. World Breaker Trundle. To jest już drugi skin z serii World Breaker, który mi dropnął. Mam Trundla i Hecarima. Nad Hecarimem rozważałem, tak samo jak na Nunu Zombie, który mi też wcześniej dropnął. Ale jeszcze zadecydujemy później. Póki co jeszcze otworzymy resztę. Zobaczymy, może coś ciekawszego poleci. Dobra, otwieramy. Szósta... O, Boże, no... O! Dynajcik jeszcze przerwał nam nagrywanie. Czat i moderatorzy pozdrawiają Klinika i wszystkich widzów, którzy będą oglądali ten filmik D. No i ładnie, dziękuję bardzo za donate. Pozdrowienia od wszystkich i jedziemy dalej ze skrzynkami. Kurczę, same fajne skiny dzisiaj dropią. Tego Varusa też bym przygarnął, ja chyba zagram Varusem w następnej grze. Dobra, ale jedziemy dalej. Maruder Olaf. No, raczej na śmietnik poleci, w sensie na esencję, na to, że Olafem nie gram. Dobra. Nidalka, dobra. Walić to. Lecimy dalej. Kolejna skrzyneczka. Naprawdę czwarty champion shard. O, to jest ładny skin. Nawet bym się cieszył, gdybym nią grał. Ale to jest ładny skin. Z tego co pamiętam, ona chyba wyszła razem z samą Zyrą. Ale mogę się mylić. Tak, ona wyszła z samą Zyrą. O, pamiętam te czasy. Dawno to było. Dobra. I jedziemy ostatnia skrzyneczka. Void Fizz, też bym się ucieszył, gdybym grał na midzie, aczkolwiek dobra, mamy bardzo ładny drop póki co, ale zostało nam jeszcze najciekawsza rzecz nam została, czyli orby. Z orbów mogą polecieć bardzo fajne rzeczy, jest 50% szansa, także no, otwieramy pierwszy, to jest mój pierwszy taki karakan, którego otwieram, także... Fnatic Janna, spoko, i jakiś dodatkowy loot poleciał, 20 order tokenów, w porządku, dobra. Kolejny token. Czemu nie ma odcinków? Dzisiaj właśnie wjechał odcinek. Tu jest takie pytanie. Aczkolwiek jak jesteśmy teraz tak połowie openingu, to może wyjaśnię, czemu nie było odcinków swego czasu. Nie było odcinków ze względu na to, że po prostu mieliśmy schodą na tłok spraw prywatnych, w sensie no głównie to była nauka i tak dalej. I dlatego, no. Ale w wolnym czasie staraliśmy się Wam zapewniać streamy, także no, mam nadzieję, że to jakoś wypaliło. Dobra, jedziemy dalej. Kolejny token, czy tam orb... Zombie Nunu znowu? Chwila. Mamy dwóch Zombie Nunów, spoko. I kolejny Dynajcik nam przerwał. Pozdrowienia na YouTube. Pozdrawiam YT. YT, pozdrawiamy YT. Dobra, i ostatni Orb of Order. Dobra, jedziemy z ostatnim. I... tu będzie jakiś dodatkowy loot. Nie ma, jest Obsidian Malfight, taki se. Dobra, więc przechodzimy do zarządzania skinami, czyli na pewno wywalamy Warda nie chcemy. Chcemy Varusa. Chcemy Zombie Nunu. Dobra, to sobie na pewno wywalimy. Weźmiemy sobie tego oto Varusika, bardzo ładny skin. Ładna ścina, unlock permanently, czy jakkolwiek to się wymawia. Dobra, bierzemy sobie tego Varusa, to jest też bardzo ładny skin. Tutaj ktoś pisze, daj mi jednego Zombie Nunu. W sensie, jestem bardzo szczęśliwy, że nie ma czegoś takiego, że można oddawać komuś skiny, bo wtedy by ludzie strasznie farmili, grindowaliby i sobie farmili klucz na różnych kontach. Czemu mam złą ikonkę? To jest dobra ikonka wbrew pozorom. Nie chcę reprezentować raka, jakim jest Yasuo, tak? Dobra, wywalamy sobie te rzeczy, odblokowujemy sobie Zombie Nunu i będziemy jeszcze rolować na koniec. Także mamy Zombie Nunu. Ładnie, fajne skiny nam wpadły. I teraz tak, mamy 5 skinów, więc tak naprawdę... chwila. Wywalimy Zombie Nunu. Odblokujemy sobie Hecarima. To jest Hecarim? Tak, to jest Hecarim. I tę trójeczkę przerolujemy. I relor. Dobra. Coś ładnego na sam koniec poproszę. Wiking Trindamer. W sumie nie miałem skina do Trindamera, także zawsze coś. Także takie fajne rzeczy są teraz na evencie. Czat pozdrawia pewnie dalej. I na dzisiaj skończymy w takim razie. Zapraszam Was serdecznie na streamie. Dzisiaj paparatipu. Nie wiem jak mówić. Zapraszam Was serdecznie na streamy, które się odbywają bardzo często u nas na kanale. To jest w sumie pierwsza rzecz, którą nagrywam tak na streamie. Także... mam nadzieję, że się podoba taki format i zapraszam Was serdecznie na nasze streamy klinikowe. Także dzięki za oglądanie, dzięki czatowi i widzimy się w następnym odcinku albo na streamie. Cześć!